To jest główne wydanie informacji Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, witam i zapraszam. Szczyt państw Międzymorza w Bukareszcie. Jeśli Stany Zjednoczone nas wesprą, typu właśnie Nord Stream 2 i bazy wojskowe, no to za to się zapłaci jakąś cenę. Tylko Amerykanie potencjalnie mogą ten projekt zatrzymać. Jutro prezydent Andrzej Duda złoży oficjalną wizytę w Białym Domu. W programie bezpośrednia rozmowa z Donaldem Trumpem. W 1939 roku Polska została rozdarta przez dwa mordercze systemy, które niczym dwa drapieżne ptaki zostawiły w niej rany widoczne do dziś. Od tego 17 września skończyło się nam się życie dla Polaków na Kresach Wschodnich. Przeżyliśmy bardzo to i do dziś przeżywamy, i do dziś jeszcze walka. Dziś mija 79. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. W Bukareszcie rozpoczął się dziś szczyt inicjatywy Trójmorza skupiającej 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej położonych między Morzem Bałtyckim a Morzami Czarnym i Adriatykiem. W spotkaniu uczestniczył prezydent Polski Andrzej Duda. Projekt Trójmorze jest dla Polski strategicznym przedsięwzięciem politycznym, który ma na celu budowę silnych więzi gospodarczych pomiędzy jego uczestnikami i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego państw regionu. Z Bukaresztu Magdalena Bałkowiec. Podczas pierwszego dnia szczytu inicjatywy Trójmorza, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda, podpisano list intencyjny o powołaniu funduszu inwestycyjnego inicjatywy Trójmorza, który ma dawać kapitał dla powstania inwestycji transgranicznych. Podpisano także deklarację o budowie, o powołaniu izb handlowych. Ta inicjatywa Trójmorza, jej głównym projektem jest szlak Via Carpatia, który ma łączyć Klaipėdę z portem w Salonikach. Podczas tego trzeciego już szczytu inicjatywy Trójmorza uczestniczył także szef niemieckiej dyplomacji, a Niemcy starają się o partnerstwo w tej inicjatywie Trójmorza. Za tym partnerstwem jest także Polska. W sierpniu wyraziła taką zgodę na to, by Niemcy starały się o partnerstwo w inicjatywie Trójmorza. Tutaj także był szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, co oznacza, że Unia Europejska coraz poważniej i coraz baczniej przygląda się tej inicjatywie Trójmorza. Inicjatywy powinny być także dostrzegalne poprzez ich namacalne atrybuty. Oznacza to m.in. zdolność Trójmorza do realizacji swoich priorytetowych projektów, umiejętność nie tylko do wyznaczania topografii Trójmorza, ale efektywnej implementacji. Nowe komponenty współpracy uzupełnimy zatem nowymi instrumentami. Przede wszystkim jednak wzmocnimy proces modernizacji Europy Środkowej. Uczynimy to w sposób oddolny, nakierowany, skupiając się na kolejnych stadiach budowy poszczególnych inwestycji. Podczas tej inicjatywy odbywa się także forum biznesowe. Do uczestników tego forum swój list skierował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który wyraził, że inicjatywa Trójmorza jest bardzo ważna z uwagi na choćby bezpieczeństwo energetyczne. Prezydent Donald Trump był gościem specjalnym poprzedniego szczytu inicjatywy Trójmorza, który odbył się w lipcu ubiegłego roku w Polsce, a jutro prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, gdzie dziś prezydent Polski się udaje zaraz po tym szczycie w Bukareszcie. Natomiast jutro podczas drugiego dnia szczytu inicjatywy Trójmorza Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Jak wspomniała przed chwilą Magda, prezydent Andrzej Duda złoży jutro oficjalną wizytę w Białym Domu. W jej trakcie dojdzie do rozmowy w cztery oczy z prezydentem Donaldem Trumpem. Obaj prezydenci mają podpisać wspólną deklarację o strategicznym sojuszu polsko-amerykańskim w obszarze bezpieczeństwa i energetyki. Marta Szamowska. Najważniejszym punktem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych będzie rozmowa w cztery oczy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ale także, co chcę potwierdzić teraz, bo taką informację otrzymaliśmy z Białego Domu, w rozmowach delegacji Polski USA, czyli tej drugiej części, po czterech oczach uczestniczyć będzie także wiceprezydent Mike Pence, będzie także uczestniczyć m.in. sekretarz stanu Mike Pompeo. Jednym z punktów wizyty będzie również przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o pogłębieniu i umocnieniu partnerstwa strategicznego. Dokument składa się z trzech filarów.
Wojsko. Współpraca w zakresie wojskowości i bezpieczeństwa. Energia. Wspólne stanowisko dotyczące inwestycji infrastrukturalnych i handlu w zakresie energetycznych surowców, a także sprzeciw wobec inicjatyw, które niszczą europejski rynek jak Nord Stream 2. Biznes. Współpraca gospodarczo-inwestycyjna. Dokument prezydenci zaakceptują, który, powiem, był wynikiem prac roboczych przez ostatni czas. Skończyły się, jak powiedziałem, w sobotę. To prezydenci, jeśli go zaakceptują, treść, to ostatecznie przyjmą go także jako dokument oficjalny polsko-amerykański. Jednym z tematów wizyty w USA ma być m.in. budowa przez Niemcy i Rosję gazociągu Nord Stream 2, czemu sprzeciwia się zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone. I tak naprawdę tylko Amerykanie potencjalnie mogą ten projekt zatrzymać. Nie wiem, czy w strategii, czy w kalkulacjach tych geopolitycznych, właśnie strategicznych, geostrategicznych, w kalkulacjach amerykańskich mieści się taki wariant czy scenariusz zatrzymania tego projektu, ale jest to projekt, który z naszego punktu widzenia jest fatalny. Strategiczne znaczenie dla polskiej strony ma także sprawa stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Nasze bezpieczeństwo zależy od Stanów Zjednoczonych, bo Unia Europejska nie ma komponentu militarnego i długo jeszcze mieć nie będzie. W związku z tym musimy jakoś starać się znaleźć tą drogę pośrednią, ale w kwestiach istotnych dla nas, jeśli Stany Zjednoczone nas wesprą, typu właśnie Nord Stream 2 i bazy wojskowe, to za to się zapłaci jakąś cenę. Według komentatorów ceną amerykańskich gwarancji wobec Polski może być poparcie przez Warszawę działań wobec Iranu. Jesteśmy trochę między młotem a kowadłem, bo dzisiaj stanowisko odnośnie Iranu, krajów Unii Europejskiej, jest zupełnie inne niż amerykańskie. Każdy ma tam oczywiście swoje interesy, prezydent Donald Trump ma swoje, Unia Europejska ma swoje. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu rozpocznie się o 18 czasu polskiego, potrwa nieco ponad 2 godziny. W tym czasie zaplanowano krótkie powitanie, spotkanie par prezydenckich, wpis do księgi pamiątkowej, rozmowy w 4 oczy, sesję plenarną połączoną z lunchem i trwającą pół godziny konferencję prasową. Marta Szramowska, Telewizja Republika. 79 lat temu, 17 września 1939 roku, Rosja sowiecka napadła na Polskę, łamiąc pakt o nieagresji. Sowiecka napaść miała miejsce w momencie, kiedy Armia Polska stawiała wciąż zorganizowany opór wojskom niemieckim. Skutkiem agresji z 17 września był rozbiór Polski pomiędzy Rzeszę Niemiecką i Rosją Radziecką. Urszula Regola. Przed warszawskim pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie wieńce złożył prezydent Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. W 1939 roku Polska została rozdarta przez 2 mordercze systemy, które niczym 2 drapieżne ptaki zostawiły w niej rany widoczne do dziś. Prawda historyczna zwycięży, jeśli będziemy pamiętać i przypominać o zbrodniach komunizmu i niemieckiego nazizmu. Nigdy więcej totalitaryzmów. 17 września nad ranem ponad milionowa armia sowiecka przekroczyła granicę Polski. O 3 nad ranem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie został wezwany polski ambasador Wacław Grzybowski. Radziecki wicekomisarz spraw zagranicznych Dmitr Potiomkin próbował wręczyć mu notę, w której Rosjanie uzasadnili agresję na Rzeczypospolitą rzekomym rozpadem państwa polskiego. Grzybowski odmówił przyjęcia noty, a w tym czasie armia polska toczyła ciężkie walki z Niemcami nad Bzurą. Zaciekły opór Polacy stawiali na południowo-wschodnim odcinku frontu. Cały czas broniła się Warszawa. 17 września, czyli napad Sowietów na Polskę, to moim zdaniem jedna z najczarniejszych kart w tej polskiej historii najnowszej. To, co się stało po 17 września, to przede wszystkim fakt, że Sowieci zajęli ponad połowę przedwojennego terytorium państwa polskiego. Zajęli i wkrótce włączyli na podstawie sfałszowanych wyborów do odpowiednio zachodniej Republiki Ukraińskiej i zachodniej Republiki Białoruskiej. To jest dramat. To był dramat tych ziem polskich. To był dramat Polaków. Do niewoli sowieckiej trafiło blisko 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Kilka miesięcy później ponad 22 tysiące polskich oficerów oraz przedstawiciele elit II RP zostało przez Rosjan wymordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Skutkiem agresji z 17 września 1939 roku były także masowe deportacje z województw wschodnich na Syberię i do Kazachstanu, które objęły około 1,5 miliona Polaków. Właśnie od tego 17 września skończyło się nam się życie dla Polaków na Kresach Wschodnich. Przeżyliśmy bardzo to i do dziś przeżywamy, i do dziś jeszcze walka. Ojciec pierwszy już w 1939 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, potem brat AK,
No i ja jako młodsza, w 13 lat złożyła przysięgę na wierność Bogu i ojczyźnie. Potem sądzili rodziców mnie, mieliśmy wyrok 60 lat, z których 20 lat odbyliśmy na Warkucie, Syberii. Po powrocie nic nie mieliśmy, wszystko nam zburzone i w tym czasie, kiedy byliśmy na Warkucie, na północy, zginął brat w oblawie NKWD, mając 24 lata tylko. Do dziś nie mamy wiedzy, gdzie jego szczątki jest. 17 września 1939 roku to początek Golgoty Wschodu. To także data symbolizująca ostateczną zagładę polskich Kresów. Urszula Rogala, Telewizja Republika. Europejska sieć rad sądowniczych zawiesiła dziś w prawach członka tej organizacji Polską Krajową Radę Sądownictwa. To reakcja na rzekome łamanie praworządności w Polsce. Więcej na ten temat z Sejmu Aleksandra Zarzycka. Europejska sieć rad sądownictwa ma podjąć decyzję dotyczącą tego, czy Polska Krajowa Rada Sądownictwa pozostanie członkiem tego gremium. W połowie sierpnia zarząd europejskiej organizacji zaproponował, by zawiesić KRS w prawach członka, ponieważ, jak uzasadniano, nie spełnia on wymogów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Ze strony części opozycji słychać takie komentarze, że Krajowa Rada Sądownictwa powinna zostać zawieszona przez europejską organizację po to, by nie legitymizować niekonstytucyjnej, zdaniem części opozycji, nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei Tomasz Rzymkowski z Kukiz15 zwraca uwagę na to, że zawieszenie jest niemożliwe, ponieważ statut tej organizacji nie przewiduje takiej możliwości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei liczą się z ewentualnym wykluczeniem KRS-u, ale jak mówią, motywy takiego działania będą wyłącznie polityczne. To znaczy, jeżeli KRS dzisiaj jest fasadą i to widzimy na przykład na nagraniach, jak podczas głosowań sędziowie, którzy tam zasiadają, konsultują się z politykami, to byłoby lepiej, żeby nasi europejscy partnerzy nie legitymizowali tego KRS-u i został wykluczony po prostu. Przynależność do sieci rad sądownictwa dowodzi wysokim standardom prawnym, które panowały w Polsce dotychczas. Jeśli zostalibyśmy wykluczeni z tego okręgu, no byłaby to katastrofa. Świadczyłoby o tym, że stajemy w parze z takimi państwami jak Białoruś czy Rosja. Polska powinna dalej pozostać. Rzeczywiście pojawiają się takie głosy nawet ze strony niektórych członków Krajowej Rady Sądownictwa, aby opuścić to gremium. Ja uważam, że absolutnie nie. Polska była jednym z sygnatariuszy, założycieli Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i tak powinno być dalej. Świat się od tego nie zawali. Oczywiście no, będzie to w pewien sposób, można powiedzieć, przykro. Natomiast no, nie ma się co tutaj oszukiwać. No, wpływ tego gremium na polskie sądownictwo nie był moim zdaniem zbyt duży. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest dziś wieczorem. No i tu przypomnijmy jeszcze, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa została wyłoniona na podstawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zakłada między innymi wybór 15 jej członków przez Sejm większością 2/3 głosów. Wcześniej członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierały wyłącznie środowiska sędziowskie. Ja przypomnę, że Europejska Sieć Rad Sądowniczych nie wykluczyła, ale zawiesiła Krajową Radę Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. Kolejny temat. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości przebywali dziś w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi na Pomorzu Zachodnim. Wypowiadając się dla szczecińskiego radia, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to kwestia polskiej racji stanu. Że te ziemie są w naszych granicach od 73 lat. To jest bardzo dużo w wymiarze ludzkiego życia, ale w wymiarze historycznym to nie jest dużo. Także trzeba ciągle o tym pamiętać. Jedyny sposób, żeby tutaj nie mogło się stać nic dla nas nieszczęśliwego, to jest to, żeby Pomorze było właśnie silne, znaczy żeby szybko rosło w siłę gospodarczą, ale także integrowało się, tworzyło własną tradycję, własną kulturę polską i jednocześnie Pomorza Zachodniego, by społeczeństwo było, można powiedzieć, odporne na różnego rodzaju pokusy, mocno związane z macierzą. I to jest możliwe, bo na tym po prostu trzeba pracować.
Mieszkańcy Świnoujścia w końcu się doczekali. Dziś podpisano umowę na budowę tunelu w tym mieście. Przeprawa w Świnoujściu ma połączyć wyspy Uznam i Wolin. Tunel ma powstać w 48 miesięcy. Inwestycja będzie kosztować prawie 800 milionów złotych. Ten ruch, który dzisiaj przeprowadzamy, jest działaniem odwrotnym. Jest działaniem właśnie scalania Polski. Jest działaniem, które ma doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście Polska była jedna, żeby była połączona drogami, żeby była połączona w taki sposób, żeby transport, przemieszczanie się ludzi było jak najbardziej wygodne, bezpieczne, sprawne. I dzisiaj tutaj w Świnoujściu połączenie do wyspy Uznam z wyspą Wolin jest takim właśnie symbolicznym sklejeniem tego północno-zachodniego kawałka Polski. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych. Wynika z badania Kantar Millward Brown dla Faktów TVN. Według tego sondażu na partię Jarosława Kaczyńskiego głosować chce 38% ankietowanych. Platforma Obywatelska może liczyć na 21% głosów. Nowoczesna odnotowała poparcie na poziomie 7%, a SLD i Partia Wolność mogą liczyć na poparcie 5% wyborców. Z sondażu wynika, że poza Sejmem znalazłyby się Kukiz 15 i PSL. Przenosimy się za granicę. Wszystko wskazuje na to, że tym razem nie był to nowiczok. Brytyjska policja została postawiona na nogi po tym, jak w jednej z restauracji w mieście Salisbury po posiłku zasłabła para gości. W tym samym mieście pół roku temu miał miejsce próba otrucia Siergieja i Julii Skripalów. Odpowiedzialnością za ten zamach Brytyjczycy obarczają rosyjskie służby specjalne. Paulina Bilińska. Zapowiadało się groźnie. W restauracji Prezzo w Salisbury, w pobliżu której w marcu znaleziono otrutych nowiczokiem byłego agenta wywiadu wojskowego GRU Sergeja Skripala i jego córkę Julię, dwoje ludzi, 40-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta, zasłabli po wyjściu z lokalu. Policja została wezwana przez karetkę pogotowia do restauracji Prezzo przy ulicy High Street 16 września o godzinie 18:45 w związku z incydentem medycznym, w którym uczestniczyło dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta. Restauracja i okoliczne ulice zostały zamknięte do czasu ustalenia przez funkcjonariuszy okoliczności zajścia, które doprowadziły do zachorowania dwojga poszkodowanych. Według relacji świadków dwoje otrutych to Rosjanie, jednak policja nie potwierdziła ich narodowości. Policja Wiltshire kilka godzin po opublikowaniu pierwszego oświadczenia wydała kolejne, w którym stwierdza, że poszkodowani nie zostali otruci substancją chemiczną paraliżującą układ nerwowy. Oboje jednak nadal przebywają pod obserwacją w szpitalu w Salisbury. Obydwie osoby zostały przewiezione do szpitala rejonowego Salisbury i zostały poddane badaniom klinicznym. Możemy teraz powiedzieć, że nic nie wskazuje na to, że to nowiczok był substancją, która wywołała chorobę u poszkodowanych ludzi. Oboje przebywają w szpitalu pod obserwacją. Na tym etapie nie jest jeszcze jasne, czy popełniono przestępstwo. Trwa dochodzenie w tej sprawie, jednak policja ze względu na wydarzenia sprzed pół roku woli dmuchać na zimne, stąd tak błyskawiczna reakcja służb. Nic dziwnego, sprawa otrucia Skripalów wciąż jest na świeczniku. Ostatnie doniesienia o tożsamości potencjalnych sprawców ataku na Skripalów w Salisbury zaostrzyły i tak napięte już relacje między Wielką Brytanią a Rosją. Zasada wysokiego prawdopodobieństwa nie działa, ale nasi brytyjscy koledzy używają jej dalej w celu demonizowania Rosji i nastawienia wszystkich europejskich partnerów przeciwko nam. Uważam, że nie można akceptować żadnych teorii, które głoszą powiązania między rosyjskim państwem i rządem, a wydarzeniami w Salisbury. Powtarzam jeszcze raz, to są oskarżenia Rosji, to kłamstwa. Osoby, o których mowa, to zwykli obywatele. Oni nie mają nic wspólnego z państwem rosyjskim. Ostatni raz, kiedy rosyjscy wojskowi ubiegali się o wakacje, najechali na Ukrainę w 2014. Czas, aby zatrzymać te fałszywe informacje. Świat już odkrył prawdziwą twarz Rosji. Według brytyjskiego śledztwa Sergieja i Julię Skripalów otruto nowiczokiem, substancją chemiczną paraliżującą układ nerwowy wyprodukowaną w ZSRR. Oboje przeżyli atak, jednak w czerwcu w wyniku zatrucia tą samą substancją niewiadomego pochodzenia zmarła Dawn Sturges, mieszkająca w pobliżu restauracji Prezzo. Paulina Bilińska, Telewizja Republika.
18 osób zginęło w wyniku przejścia huraganu Florence nad południowo-wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Ten bilans prawdopodobnie nie jest ostateczny. Teraz największe zagrożenie stanowią ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi w wielu miejscach stanów Karolina Północna i Południowa. To nie było przyjemne uczucie, obchodziliśmy urodziny, ale po prostu czujesz, że to nie wszystko. Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i bezpieczni, możemy odbudować to, co straciliśmy. Przynajmniej dom stoi i wygląda solidnie. Cieszę się, że rodzina jest w porządku i utrzymujemy kontakt z nimi, a dom można odbudować, ale rodziny już nie. To smutne, ponieważ mieszkamy tu od tak dawna. Byłam przerażona, ponieważ nie wiedziałam, ile jeszcze będzie się podnosić poziom wody. Ale modliłam się, żeby nie było jej już więcej, więc dziękuję Boże, że nie. Potężny tajfun Mangkhut, który spowodował ogromne straty na Filipinach, dotarł do Chin. Tajfun szaleje w tej chwili w prowincji Guangdong, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby. W niektórych miejscach na wybrzeżu tej prowincji fale osiągały wysokość nawet 3 metrów. Żywioł kieruje się obecnie w stronę prowincji Guangxi. Rośnie cały czas bilans ofiar tajfunu na Filipinach. Według oficjalnych informacji filipińskiego rządu, tajfun zabił tam do tej pory co najmniej 66 osób. Trwa poszukiwanie kolejnych. Jak w każdy poniedziałkowy wieczór, chciałem Państwu zarekomendować teraz spotkanie z Tomaszem Tarnikowskim i jego gośćmi, czyli nowy odcinek programu Starcie Cywilizacji. Czy Kościół w Polsce czeka tsunami seksualne na miarę tego, które dotknęło Stany Zjednoczone czy Niemcy? Czy czekają nas gigantyczne odszkodowania i możliwość bankructwa całych diecezji? O tym będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi. A są nimi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński i mecenas Krzysztof Wąsowski. To wszystko o 21.30. Pora na sport, Rafał Kacprzak. Witam cię serdecznie, Rafale, za pół godziny mniej więcej. Polscy siatkarze zagrają w Warnie mecz z Iranem podczas Mistrzostw Świata. I myślę sobie, że ten mecz będzie takim realnym testem wartości, siły polskiej drużyny. Pierwsze takie poważne starcie. Jeśli myślimy, znaczy Polska-Iran, jeśli to słyszymy, to co mamy w głowach? No mamy w głowach na pewno rywalizację z bardzo trudnym przeciwnikiem, gdzie zdobywanie punktów nie przychodzi łatwo. Z prowokacjami pod siatką. No właśnie, no właśnie to chciałem... Szczególna otoczka towarzyszy tym spotkaniom zawsze. Właśnie to chciałem powiedzieć. W tych spotkaniach emocji nie brakuje, a tych emocji nawet czasem jest i za dużo. Powinniśmy zaraz zobaczyć takie obrazki, w których właśnie zaiskrzyło. No właśnie, nie trzeba być harcerzem, żeby wiedzieć, że z małej iskry nawet może powstać nawet duży ogień. Często iskrzyło w tych rywalizacjach pod siatką. Wiemy, że Irańczycy lubią prowokować. Nie bójmy się tego określenia, po prostu oni to lubią. A nasi siatkarze też nie zostają w tyle. No i obserwujemy często podczas tych spotkań tego rodzaju scenki, które w tej chwili Państwo widzicie. No jest to zespół, który prowokuje, ale teraz skupmy się teraz na takiej czysto sportowej, tak, sportowej analizie. Podstawowym kluczem do sukcesu będzie ograniczyć błędy własne. Ciężko będzie dzisiaj o każdy punkt, tak więc dobrze by było, jakby Polacy nie oddawali... Nie robili tego, co robi wyczuł z Finlandią. Właśnie, z Finlandią. Około 30 błędów takich niewymuszonych, prostych oddali dużo rywalom. Dużo za dużo. Dużo za dużo, właśnie, dobrze powiedziane. Ale tak poza tym podopieczni Witala Heinena prezentują się naprawdę dobrze, w szczególności w przyjęciu, które funkcjonuje na prawie 70% skuteczności. Rewelacyjnie gra na tym turnieju Artur Szalpuk, nasz przyjmujący, każdy mecz kończy na bardzo wysokich statystykach, więc ciągnie ten zespół, nawet jak nie idzie innym liderom, na przykład jak właśnie Kubiak czy Kurek. Powiem tak, żarty się skończyły, nadszedł czas na prawdziwą rywalizację. Dzisiaj po drugiej stronie siatki stają Irańczycy, jutro Bułgarzy. Po tych meczach będziemy wiedzieli, czy Polaków, na co Polaków stać podczas tej mistrzostw. Iran jest trudny, bo on opiera swoje gry na indywidualnościach, to jest zgrany kolektyw i na pewno ten mecz będzie tak ciężki. Jak Holendrzy, to jest przesiadek do następnego tematu. Holendrzy, na których nikt nie stawiał przed tym turniejem. Tymczasem po planowanej porażce z Kanadą wygrali 2 spotkania z potentatami, czyli z Brazylią i Francją. Z Brazylią i z Francją. Wczoraj tytuł materiału Holandia-Brazylia nazwałem
Gigant uległ Kopciuszkowi. No to dzisiaj musimy do tego tytułu dodać część druga, prawda? Więc rozkręca się ten nasz europejski Kopciuszek na tym balu zwanym Mistrzostwami Świata. Kiedyś Holandia była świetnym zespołem, ale to było 20 kilka lat temu. Widać, obecna generacja nawiązuje do sukcesów z początku lat 90. Po raz ostatni Brazylia na Mistrzostwach Świata przegrała z Holandią dokładnie w 1966 roku. Ten turniej dla Holendrów, dla Oranie już jest naprawdę bardzo wyjątkowym, bez względu na to, jak potoczy się ich rywalizacja w dalszej fazie tego turnieju. No Francja dosłownie na swojej skórze poznała smak siatkarskiego powiedzenia: kto nie wygrywa 2-0, ten przegrywa 2-3. Tak, tak też się stało. Będziemy obserwowali postępy Holendrów w trakcie tego turnieju. Ja chciałbym tylko jeszcze dodać tak króciutko, bo fajnie oczywiście opowiada się o takich historiach, ale to jest druga strona medalu, bo Polacy, jeżeli zajmą pierwsze miejsce w swojej grupie, to rywalizują z drużyną, która zajmie trzecie miejsce w grupie B, czyli Francja albo Brazylia. No, będzie się działo. Będzie się działo, będzie wesoło. Przenosimy się do Włoch. Nie zwalnia tempa nasz super strzelec Krzysztof Piątek. Kolejna bramka i to bramka zwycięska w meczu jego zespołu Genui. Rewelacyjnie radzi sobie nasz rodak w debiutanckim sezonie Serie A. To już czwarta kolejka, prawda? Czwarta bramka, przy czym Genua grała trzy spotkania do tej pory. Tak, jedno zaległe muszą jeszcze nadrobić. Tym razem w ramach czwartej kolejki rozgrywek jego zespół mierzył się u siebie z Bolonią. Były zawodnik Krakowi został oczywiście bohaterem tego spotkania. Piękny, mierzony strzał. Za linii pola karnego nie dał bramkarzowi żadnych szans. To jest to czwarte trafienie w lidze Krzysztofa Piątka. Jest współliderem tej klasyfikacji z Francuzem Gilgerem Defrelem. Obaj zawodnicy mają po 4 trafienia. A dwa razy więcej niż Cristiano Ronaldo. Ale to będzie na chwilę, więc nie zdradzajmy szczegółów. Tak, jeszcze Mariusz Stępiński. Ale to nie był jedyny Polek, który strzelał podczas tej kolejki w Serie A. Oto Mariusz Stępiński. Stępiński wpisał. To taki bilard to nawet mało powiedziane, ale znalazł się tam, gdzie być powinien. Strzelił oczywiście swoją kolejną bramkę. I to Romie, zapewniając swojemu zespołowi Kiewo remis. Tak. To spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Na pewno dla tego zespołu remis w Rzymie to korzystny rezultat. Niewątpliwie. A Stępiński ma w ogóle patent na strzelanie bramek tym najsilniejszym ekipom włoskiej ligi, bo przypomnę, że w meczu inauguracyjnym strzelił bramkę Juventusowi, wcześniej Interowi. Napoli. Tak. Więc ma patent. Ma patent, stać go pewnie na więcej. No i Cristiano Ronaldo. Zaczęli się już martwić kibice Juventusu, co z Cristiano, a Cristiano przypomniał sobie to w wielkim stylu. Cztery mecze musiał poczekać Portugalczyk na swoją debiutancką bramkę, a jak już zdobył nawet i debiutancką, to i dołożył kolejne trafienie w spotkaniu Juventusu Turyn z kim grali? Już zapomniałem. Empoli, właśnie. Tyle emocji tych piłki. Nie, Sasuolo. Tyle tej piłki nożnej, przepraszamy. Cristiano Ronaldo, w drugiej połowie obie bramki padły. Pierwsza to była czysta formalność. Do pustej bramki. Też trochę takiego gdzie powinien się znaleźć. No, a Portugalczyk później też podwyższył prowadzenie starej damy. Euforia Cristiano. Wreszcie się doczekali kibice na tym stadionie. Po raz pierwszy w koszulce Juventusu. Sasuolo ostatecznie przegrało z Juventusem 1-2. No ale jeszcze była bramka numer 2, bardzo efektowny strzał. Zobaczymy ją, mam nadzieję, za chwileczkę. Tak, za chwilkę oczywiście będzie to trafienie. No i Cristiano w swoim stylu. To tak było uderzenie. No to też myślę, napawa optymizmem trenera Juve przed zbliżającymi się meczami Ligi Mistrzów. Myślę, że jak już się odblokował, to teraz pójdzie do przodu. Jest na pewno wśród pretendentów do tytułu najlepszego strzelca Serie A. Na koniec podsumujemy wyścig Vuelta Espania, który obserwowaliśmy wnikliwie przez ostatnie 3 tygodnie, Rafale. 3 tygodnie rywalizacji. Ostatecznie zwyciężył Brytyjczyk Simon Yates. No niestety troszkę liczyliśmy na lepsze występy naszych reprezentantów. Lekki niedosyt mamy. Lekki niedosyt, ale może w przyszłym roku. Może w przyszłym roku. Przeniesiemy się teraz w takim razie do Hiszpanii. Z uwagą każdy etap śledził Konrad Karaś. Ostatni etap Vuelty z Alcorcón do Madrytu przebiegał bardzo spokojnie, nie wniósł żadnych zmian w czołówce klasyfikacji generalnej. Na mecie najlepszy okazał się Włoch Elia Viviani z grupy Quickstep, który na ostatnich metrach wyprzedził mistrza świata, Słowaka Petera Sagana. Zwycięstwo w całym turze przypadło zawodnikowi grupy Mitchelton Scott, Brytyjczykowi Simonowi Yatesowi. W klasyfikacji górskiej zwyciężył Belg De Hent, a w punktowej Hiszpan Alejandro Valverde. Yates natomiast najlepszy okazał się również w klasyfikacji kombinowanej. Zwycięzca Vuelty po wczorajszym sukcesie nie krył wzruszenia. Myślę, że jest to niesamowite, co tutaj osiągnąłem. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem naprawdę w szoku. Brytyjczycy mogą być dumni z wyczynów swoich kolarzy. W tegorocznym Giro d'Italia wygrał Froome. W Tour de France najlepszy okazał się Geraint Thomas, a w wyścigu dookoła Hiszpanii nie było mocnych na tego dżentelmena. Dla polskich kolarzy 73. edycja Vuelty była mniej udana niż ubiegłoroczna, gdy 2 etapy wygrał Tomasz Marszczyński, a 1 Rafał Majka. W tym roku kolarz z Zegartowic ukończył rywalizację na 13. pozycji. Michał
Michał Kwiatkowski był 43. Teraz myśli naszych kolarzy wędrują już zapewne ku zbliżającym się wielkimi krokami Mistrzostwom Świata. Rywalizacja w austriackim Innsbrucku potrwa od 22 do 30 września. Powetują sobie na pewno te niepowodzenia. Bardzo dziękuję Państwu. Za chwilę prognoza pogody, którą przedstawi Ilona Januszewska. O 20 zapraszam na wyjątkowy film Defilada zwycięzców Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka dotyczący rozbioru Polski w 1939 roku pomiędzy hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosją. Film traktuje także o odpowiedzialności ZSRR za wywołanie II wojny światowej. O 21 w punkt. Dziś moim gościem będzie Piotr Guział, samorządowiec, który ogłosił w tych dniach akces do obozu Patryka Jakiego. Do zobaczenia.